No dobra, nie przedłużając, nie trzymając Was w niecierpliwości. Witam Was serdecznie, Rafał z Detailing Ozon Mat Płock. Jak widzicie na tle mojego stołu testowego i bardzo dość ciekawego i rzadko spotykanego tematu i również przywiązującego tak naprawdę wspomnienia historii. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Rozpakuję to, co jest tu, wyczyszczę to i spróbuję to delikatnie przejechać dla mojego kolegi pana Jarka, gdyż składa to dla swojej córki na prezent. Fajna rzecz naprawdę i szlagierowa, pamiętając czasy trochę PRL-u, bym tak powiedział. I myślę, że warto to odrestaurować. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Jest to forma testu. Spróbuję pobawić się tym, co tutaj Wam pokazałem na początku, czyli całym systemem Leycanter Optimum. Użyję do tego maszyny Zentula ze skokiem. Tak jak widzicie, dziewiątką. Na pastach polerskich Optimum, pasty na wodzie, bardzo bezpieczne, i użyję do tego, zrobię taką formę testu dwóch tych gąbek. A pokażę Wam, co to tak naprawdę jest, żeby Was już nie trzymać w niepewności. W razie gdybym nie poradził sobie z tym, ponieważ ten system testuję jako amator detailingu, użyję mojej sprawdzonej metody po staremu i porównam, co jest lepsze. Chociaż wiem, że polerowałem tymi pastami, one mnie na tą chwilę nie zawiodły. Może nie przerobiłem tego zbyt dużo, ponieważ to są butelki 0,75 litra, dużo ich tutaj nie zużyłem, ale w formie krótkich, szybkich testów, ponieważ pogoda jest taka, jaka jest, zastała nas zima, dogrzewam tutaj w tym moim pomieszczeniu, tym warsztatowo-garażowym, detailingowym pseudo-studiu, w formie takiej, żeby coś tutaj zrobić. Więc, żeby nie przedłużać, pokażę Wam, co tak naprawdę będę robił. Uwaga, gotowi, kurtyna opada i jedziemy. Już dla wszystkich wiadomo? Obudowa od gramofonu na płyty winylowe. Stara nasza polska dobra marka. Marka, która nie zawodziła wiele naszych, że tak powiem, rodziców i innych starszych pokoleń. I myślicie, że to jest fajnie wygląda, że nic tu się nie dzieje? Nie, jest sporo rys, sporo zdegradowanych, więc postaram się chociaż częściowo przywrócić blask i świetność tej obudowie tejże gramofonu. I żebyście nie powiedzieli, że jestem gołosłowny, to spójrzcie, ile tego jest. Mam nadzieję, że to jest doskonale widać. Prawda? Spójrzcie, zobaczcie. Jest wszystko bardzo zmatowiałe, bardzo porysowane. Nie wiem, jak to się zachowa, słuchajcie. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Jest to forma testu, nie chcę tego zniszczyć. Te rysy jest bardzo widać. Spójrzcie, o, teraz je fajnie widać. Mam nadzieję, że nowa kamera w telefonie sobie jakoś tam radzi. Nie jest to iPhone, ale też całkiem nieźle nagrywa. Jak będziemy stać na iPhone'a, bo dużo lepiej nagrywa filmy w 4K, to na pewno zainwestuję. A może zrobię taką zbiórkę na to, ażeby po prostu dla Was kręcić dalej te materiały. Napiszcie, co o tym myślicie, może założę jakieś konto Patronite i wtedy sobie ewentualnie pogadamy na ten temat. Spójrzmy jeszcze w odcieniu zimnym, w zimnej barwie, jak to wygląda. No, widać doskonale. Masa multum różnego rodzaju rys, płytkich i głębokich. I tak jak widzisz, jak mówiłem o tych pastach, tu mam uszykowanego Naurinsa. Za chwilę to umyję, impregnując Naurinsem, wytrę do sucha mikrofibrą i będę pracował na maszynie Zentul Skok 12 i używał całego systemu Skardena, czy też Optimum, Leycantry. Jak chcecie, tak nazywajcie, bo ciężko to tak naprawdę nazwać jednosłownie. Może ktoś wymyśli fajną nazwę, to sobie wtedy ją przywiążemy i będziemy ją używać. I zobaczymy, co to wyjdzie. Więc ja obmywam, szykuję, zakładam pada i widzimy się po pierwszym przejeździe. No dobra, jak widzisz, mam przetarte, wyczyszczone, nie wygląda to za najlepiej. Te rysy jest widać, myślę, że dość dobrze, doskonale. To wszystko jest zmatowiałe,
ciężko tą lampeczką pokazać, ale o, no tutaj widzicie, w zależności jak pada światło. I na pierwszy strzał robimy. Impregnuje, pada. Pada SDO. I to jest pad cuttingowy. I wykorzystam do tego pastę Hyper Polish, żeby nie było. Ja mam je sobie ponumerowane, wedle standardów Optimum jest to trzeci krok, krok najbardziej delikatny, chyba z tego co pamiętam się nie pomyliłem. Impregnuję, pada w padłoszerze i działam. Przejadę połóweczkę, dajmy na to tą połówkę przejadę i zobaczymy jak to nam wytnie. Pad zaimpregnowany, pasta położona, jeden psiuk taki połówkowy i przejeżdżam połówkę, zobaczymy na ile nam to wyciągnie. No to zabieram się do pracy. No dobrze, słuchajcie, jestem po pierwszym przejeździe. No i zobaczmy sobie, mamy przejechane tak dotąd. Tak jak widać tutaj, tak jak ten znaczek Unitra się kończy ta, na A. Mamy przejechane i spójrzmy jak to wygląda. Jest trochę lepiej. Wręcz bym powiedział nawet sporo lepiej. Pierwsze takie rysy zostały wycięte, natomiast ja widzę, że już użyję troszeczkę mocniejszej kombinacji, ponieważ jest to poliwęglan, więc pobawię się troszeczkę z mocniejszą pastą. Zrobię Optimum Intensive Polish i zrobię również na niebieskiej gąbce. A wykończę na gąbce polishingowej, bo to jest gąbka niebieska SDO cuttingowa i zobaczymy jak to wyjdzie. Więc robię drugi przejazd na mocniejszej paście. No dobra, jak widzicie mamy drugi przejazd, zaraz wyczyszczę tego pada, bardzo szybciutko, raptem dwa strzały będą power cleana, może trzy, no dobra, dajmy pięć, ponieważ ja to robię amatorsko, więc wiecie, też się uczę. Zostawię go na chwilę, ale wytrę wam całą tą kopułę, wytrę wam szmateczką na razie na sucho, chociaż powinno się to zrobić zmoczonym no rinsem. Ja to bardzo delikatnie zrobię. Ja już widzę, że dużo głębokich rys zeszło. Zostały jakieś naprawdę grubasy, których chyba nie będę jechał, tylko to wyprowadzę. Nie wiem, czy nie trzeba by było tego matowić. Może jeszcze raz przejadę tą pastą i wykończę na tej samej gąbce, niebieskim SDO, ale na paście wykańczającej Hyper Polish. Ponieważ widzę, że jest fajny efekt. Miałem to zrobić tą, ale nie ma sensu. Naprawdę efekt ja już widzę, że jest dużo lepszy. Zostały jakieś głębokie, mówię, bardzo głębokie rysy, które by trzeba było pewno matowić. Jednak nie o to tutaj chodzi. Nam zależało tylko na to, aby to troszeczkę poprawić i wyciąć część tych rys. No myślę, że sami zobaczycie zaraz różnicę. Oczywiście został jakiś hejs, i to widać ten hejs, ale spójrzcie na różnicę. O, tak będę jechał. Widzicie? Może teraz z tej strony. Jakieś grubasy pozostawały tutaj w rogach. Przejadę jeszcze raz i wykończę. I teraz wjeżdżamy. Różnica jest kolosalna. Oczywiście jeszcze to dotrę, wyczyszczę i na koniec pokażę wam efekt. Wyczyszczę w tej chwili pada i pokażę wam jak szybko tego pada można wyczyścić. Jak widzisz, maszynę mam położoną na kopule. Zrobię to jednorącz, chociaż tego się nie powinno robić. Mam przekręcone na jedynkę, to chyba widać. Jeden tak naprawdę połówkowy strzał z jednej strony, drugi strzał z drugiej strony. Pięć razy dostał oczywiście power cleana i tylko muskam po kopule, jednorącz. Spójrzcie ile urobku nam wychodzi. Delikatnie sobie muskam. Dwoma rękoma jest to wygodniej robić. Jedną jest trochę ciężko. Zatrzymam. Mniej więcej wygląda to tak. Psiuknę jeszcze raz power cleana. Tak naprawdę psiuknę tylko i wyłącznie w ten środek. Dwa razy. Stężenie power cleana to jest 1 do 5. Ja tu rozrobiłem. Mogłem rozrobić 1 do 3. I również. Reszta nam wychodzi. Ja tylko muskam. Delikatnie na kopułę. Raz.
dwa. Reszta nam wypadła. Spójrz, pad jest czysty, lekko zwilżony. Maszynę przerzucę teraz na szóstkę, a żeby siła odśrodkowa zrobiła sama robotę. Jeden strzał, odwirowanie i nie dotykasz kopuły. Drugi strzał. Pad jest czysty, jest suchy. Nic tu nie zostaje, także super sprawa. Dobra, robię jeszcze jeden przejazd. Wyprowadzam to również tą gąbką i pastą wykańczającą i pokażę Wam efekt finalny. No dobrze, słuchaj, witam Cię z powrotem. Minęło jakieś 35, może 40 minut. Jeszcze nie skończyłem tego. Zrobiłem tak naprawdę tylko etap, żeby Ci pokazać tą pastą i tą gąbką. Zrobiłem jedną próbę, jest to gąbka SDO i pasta Optimum Intensive Polish. I to jest taka kombinacja średnia. I teraz to, co Ci pokażę, to pamiętasz, jak to było, jak to wyglądało? Zobacz teraz, jak to wygląda. Oczywiście jest mikromarring, haze, czy tam inne rzeczy, ale spójrz pod różnym kątem. Zostały jakieś jeszcze pojedyncze grubasy, ale już nie ma tak ostro. Tak samo tutaj przejechałem również to, wszystkie te boki. Zmienimy teraz na ciepły kolor, żebyście nie powiedzieli, że jest jakaś ściema. Oczywiście pojedyncze grubasy jakieś tam pozostały, ale efekt jest niebagatelny. Wykończę to oczywiście pastą Optimum i jednak użyję, żeby uzyskać jak największą, że tak powiem, klarowność tego plexiglasu czarnego farbowanego, użyję tej gąbki. Standard Duty Orbital Pad Orange Polishing White Hall. Również z Lejkantry i oczywiście kombinacja pasty Optimum, pasty wykańczającej Optimum Hyper Polish, jak i również Skok 12 i tutaj ta gąbeczka. Więc jadę i zobaczymy się za chwilę, myślę, że za jakieś 15-20 minut na spokojnie i zobaczycie efekt finalny. Mam nadzieję, że mój kolega Jarek będzie zadowolony. No dobrze, minęło kolejne jakieś 30 minut. Trochę się tym pobawiłem w formie testu. Następny zrobiłbym dużo szybciej. Inną, że tak powiem, troszeczkę kombinacją od razu. Bym nie czekał, nie kombinował, nie wychodził tak naprawdę z tej najdelikatniejszej kombinacji, czyli Optimum Hyper Polish i nie najdelikatniejszej, prawie najdelikatniejszej i SDO cuttingowego pasta, tylko od razu użył cuttingowego pasta i tej średniościernej pasty Optimum Intensive Polish na tym starym poliwęglanie, nie poliwęglanie, przepraszam, na tym starym tak naprawdę plexiglasie Unitry. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. No i teraz Wam pokażę, jak to wyszło. Zabieram magiczną nazwę. Tadam, magiczna nazwa zabrana. Scangrip, który nam obnaży wszystko praktycznie. Haze zginął. Zaimpregnowałem to PNDS-em na sam koniec. I spójrzcie sami, jak to teraz wyszło. Pod różnym kątem. Postaram się teraz podnieść Wam to. No mam nadzieję, że nie ma co tu więcej ściemniać. Klarowność tego to jest niebo a ziemia. Nie wyciąłem wszystkich rys, około 90%. Ale myślę, że naprawdę Jarek będzie zadowolony. Przejdźmy jeszcze na zimne światło. Na zimną barwę. Mamy jakieś takie pojedyncze grubasy. Naprawdę głębokie. O, tak jak tutaj. Tu
ale to czuć pod paznokciem, oczywiście niewycięte, ale jest tego tak mało. Pokażę Wam jeszcze do świetlówki normalnej, albo od spodu Wam to może podświetlę, żebyście nie powiedzieli, że jestem gołosłowny. Dobra, muszę uważać, bo jest dość śliska. Oczywiście mogą zostać w tej chwili jakieś tam moje palce i połóż. Prawda? A tak się to prezentuje w świetlówce. Myślę, że weryfikacja mówi sama za siebie. Nie ma co tutaj dłużej przedłużać. Ściemę walić. Odłożę to. Hejs zniszczony, zlikwidowany. Rysy wycięte. Nie ma co tutaj sobie... No pięknie sufit żeście oglądali. Przepraszam Was bardzo, ale gimbal niestety zrobił to, co zrobił. Unitra przywraca się nam znowu do szlagieru. Tak to wygląda z daleka. No fajnie, fajnie. Ten gramofon naprawdę zyska drugie życie. Gimbal niestety mi wariuje. Jak widzicie, pas Sonaxowych nie używałem. Użyłem kombinacji Optimum. To nie wypełnia, nie zawiera solbentu. Także super. Mam nadzieję, że Jarek będzie zadowolony na tle mojej nazwy. Jeżeli film się podobał, test typowo konsumencki, przekazuj ten kanał dalej. Masz pytania, zadzwoń, pomogę Ci. To taka forma zabawy i chęć pomocy drugiemu człowiekowi, ażeby ta karma wracała. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam Was z tej strony. Rafał z Detailing Ozon Mat Płock i mój kolega PRL-owska obudowa od gramofonu marki Unitra. Test typowo konsumencki. Trzymajcie się. Cześć.